Słuchaczek, moi drodzy, wita się z wami Bednar. Pierwszy raz, taki debiucik. No, mam nadzieję, że nie ostatni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będziecie chcieli mnie słuchać. A nawet jeśli nie będziecie chcieli mnie słuchać, to i tak to będę robił. Aura taka, a nie inna. Pogoda taka, a nie inna. Dawno już po sezonie. Chociaż jak były te plusowe temperatury, to niektórzy jeszcze śmigali 8-9 stopni, pamiętam dokładnie. A mam okazję dorwać się do tego oto sprzętu. Jest to kawa 700 jakaś bodajże, nie wiem, nie znam się. Ogólnie jakoś bardzo się nie jaram crossami czy właśnie quadami. Ale no słuchajcie, jak coś ma silnik i albo cztery koła i jest możliwość tym się pobawić i daje niesamowitą frajdę, to po prostu trzeba to wykorzystać. I ja dzisiaj pomyślałem, że też tak zrobię, bo forma takiego motovloga jest ciekawa, bo materiałów jako takich z sezonu motocyklowego nie mam, no z przyczyn wiadomych, no nie miałem ani kamerki tak naprawdę, ani właśnie tutaj dyktafonu. Wszystko to sobie niedawno zakupiłem i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A więc cóż, temat dzisiejszego motovloga, no co, będzie narcystycznie, bo będzie o mnie, troszkę będzie o mnie, troszkę o planach, jak to ma wyglądać, co chcę, żeby na tym kanale się znajdowało, o czym w ogóle będę nawijał. W ogóle przede wszystkim, co, no tak jak mówiłem, krzywka Bednar, i to na razie wam wystarczy. Jakoś podejrzewam, że kolejne personalia się ujawnią z czasem, bo oczywiście no szanuję innych tam kolegów, że tak powiem, motovlogerów, którzy cenią sobie swoją prywatność i ja to również u nich doceniam, tylko no nie wiem, czy mam czas. Czy mam czas się po prostu w to bawić? Także podejrzewam, że nie będę miał czasami siły, żeby działać, że tak powiem, incognito. Także to już mamy załatwione. No co, na co dzień poruszam się, znaczy jak jest sezon, Suzuki GSR 600 2007 roku. Był to mój pierwszy sezon, zrobiłem jakieś niecałe 7000 km bez większych niespodzianek, co mi się wydaje, że jest dobrym wynikiem. Także obyło się bez tam większych niespodzianek. Pochodzę z małego miasta Głowna, jest to w sumie to są okolice Łodzi, no. W Łodzi też byłam często, no co, no ze względu na pracę. Także wiele nagrywek będzie też z tych okolic. Między innymi chętnie przejadę się i zobaczę, jak się jeździ oficjalnie buspasami, no mimo że no cóż, no używało się tego, no niekoniecznie trzeba było się tym chwalić, ale no dla wygody często się używało. Co do jakichś tam, czym w ogóle, skąd ta zajawka na takie rzeczy, na nagrywanie motovlogu, bo o tym też warto wspomnieć. Zaczęło się tutaj od takiego jednego pana, pewnie go wszyscy znają, tutaj gdzieś będzie link, nie wiem, nie znam się jeszcze na tym. Także podejrzewam, że nawet nie muszę go przedstawiać za mocno, bo każdy, kto troszeczkę śledzi te polskie motovlogi, to go ogląda. Wielu motovlogerów czerpało jakieś tam pomysły i zajawki z zagranicznych kanałów. No nie wiem, mnie jakoś to średnio kręci. Nie wiem, ja wyznaję zasadę, że najlepiej na swoim podwórku, wtedy jakoś się najlepiej czuję. W ogóle no w tym roku
też chciałbym, mam dużo więcej planów na jakieś tam wypady, większe i mniejsze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno też będę chciał zrobić standardowo taki walk around swojego tam motocykla, powiedzieć co i jak, co zmieniałem, czego nie zmieniałem, jak to tam wszystko wygląda. No najbliższy pewnie taki większy materiał, bo zamierzam się przejechać do Częstochowy, bo niestety w tamtym roku troszeczkę przez pogodę spękałem i nie pojechałem. I nie ukrywam, że żałowałem z tego powodu, bo patrząc po zdjęciach, no po prostu trzeba tam być. No to jest, podejrzewam, że zapamiętam to na długo i już będę jeździł co sezon, no bo to wiadomo, pewnie będą to niezapomniane wrażenia. No co więcej, moi drodzy, no jakby ktoś chciał polatać, jak się zacznie sezon w okolicach Łodzi, to ja zawsze bardzo chętnie, podejrzewam, że swój plecaczek też zabiorę, bo złapała jakąś tam zajawkę na to wszystko. No nie wiem, no w Piotrkowie jest Dajcz, fajnie było też się z nim by zobaczyć, ale to już no co, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno też chciałbym zrobić więcej kilometrów. Nawet powiem wam, że nie wiem za bardzo skąd, jak to się stało, bo nie bywałem na jakichś tam większych wycieczkach. Zazwyczaj to było max jakieś tam 200 km tam z haczykiem, zazwyczaj troszkę mniej. No ale jak widzicie, no nie potrzeba dużych i dalekich wypraw, żeby te kilometry się uskładały. No słuchajcie, zresztą wiecie, jak to jest, jedziesz moto po przysłowiowe bułki, a kończy się no nadłożeniem trasy i to z bananem na twarzy tak naprawdę. Śmieszne jest to, że też sobie planowałem przejechać się chwilkę, ale to wiecie co, dosłownie chwilkę, bo po prostu miałem czas i tak wyszło, że z chwilki się zrobiły no 180 km, no. 180 km się zrobiło. Zrobiłem to tam troszeczkę ponad 2 godzinki. Takie większe kółko, można powiedzieć. I podejrzewam, że nie wielu z was, ale ten kask paruje strasznie, taka pogoda. Podejrzewam, że wielu z was miało tak samo i pewnie podzielicie moje zdanie i się zgodzicie i powiecie, ja miałem tak samo, to jest normalne. I rzeczywiście, to jest całkowicie normalne zjawisko, moi drodzy. No cóż, no kilka słów było o mnie, o moich planach, o tym, jak to ma wyglądać, jak to chcę, żeby wyglądało. Zanim zacząłem tego motovloga, w ogóle zabrałem się za to, to troszeczkę poczytałem, jak to ma wyglądać, żeby to miało ręce i nogi, bo wiadomo, każdy chce, żeby ten odbiór był jak najlepszy i jakość jak najlepsza. Zobaczymy, potem to poskładam. A póki co, no co, dzięki, że zmarnowaliście chwilę swojego życia na posłuchanie gościa, który gada o większych lub mniejszych sprawach, ważnych lub mniej ważnych. I tyle, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemanko, cześć.